bawię się z dzieckiem i pytam się małego chłopca, co ja mam? A on mówi gruszka. A mówi raczej pietruszka, to nie gruszka. A on mówi nie wiem, co to jest. Kochani, to jest awokado. Ten chłopiec też nie wiedział. Czemu nie wiedział? Ponieważ on nie lubi warzyw. On lubi kartofelki, on lubi pizzę, on lubi makaronik, on lubi jeszcze marchewkę gotowaną. No i oczywiście lubi deserki. Kochani, chcę wam powiedzieć, że my jako dzieci uczymy się nowych słów najprościej. Jako dzieci uczymy się nowego języka i ten język staje się naszą naturą. My jako dzieci uczymy się nowych smaków. My jako dzieci nauczymy się nowych idei. Jeżeli jako dzieci nie nauczymy się nowych smaków, to potem bardzo trudno się przyzwyczajamy do czegoś nowego. To nam nic nie smakuje. I dlatego informuję szanownych rodziców, że może się tak okazać, że oprócz pizzy, makaronu, klusek, frytek, pierożków, istnieją inne sposoby na dokarmienie swojego organizmu, na dostarczenie ważnych do życia mikro, makroelementów i witamin. Informuję szanownych rodziców, że wiele z tych mikro i makroelementów wpływają nie tylko na cerę, ale również na inteligencję. I na przykład bez takiego jodu to ten rozum nie pociągnie. Ten rozum bez wielu jeszcze innych substancji nie pociągnie. I dlatego drodzy rodzice, ponieważ bawiąc się z chłopcem zrozumiałem, że on nie wie, co to są warzywa i jakie warzywa są, bo wiele warzyw znał z obrazków. Natomiast nigdy czegoś takiego jak brokuł to on nie weźmie do ust, bo to na pewno jest niedobre. Już sam widok go odstrasza. O czym mówię, kochani? Mówię o bardzo ważnej rzeczy. Mówię do was o tym, że jeżeli my w dzieciństwie nie mieliśmy ogromnej palety wyrażeń, dotyczy to również idei, dotyczy to również pomysłów, dotyczy to również humoru, to później nam trudno jest zrozumieć ten świat. Trudno nam jest ten świat zaakceptować. Trudno nam jest się rozkoszować tym światem, z wyjątkiem tego małego fragmentu z klapkami na oczach. I dlatego, kochani, poznawajcie świat, poznawajcie nowe smaki, poznawajcie nowe pomysły. Kochane pochwiczanki, to było do was. Ten filmik jest do was. W tym filmiku chciałem wam przekazać. Jeżeli niektóre nie zrozumiały, to chciałem wam przekazać. Poznaj seks z każdej strony, zanim powiesz, że jest B. Nie reaguj na seks jak na awokado. To nie jest B. To jest naprawdę fajne.